Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w filmie, vlogu bardzo ważnym, ponieważ dotyczącym zmian. Mam wrażenie, że dawno nie było zmian na tym kanale i postanowiłem, że czas coś z tym zrobić. Mini zmianą jest to, że nie mam mikrofonu krawatowego, bo bateria mi się rozładowała i korzystam z kierunkowego, więc mam nadzieję, że wszystko słyszycie dobrze. No i słuchajcie, wyjątkowo zapisałem sobie, mam przed sobą na monitorze listę paru rzeczy, o których chcę powiedzieć. Jak widzicie w tytule, jedna ważna zmiana, ale o niej troszkę później, żeby najlepsze zostawić na koniec, bo chyba to jest dla was najlepsze. Słuchajcie, recenzje nie znikają całkowicie z tego kanału, ale muszę przyznać, że będzie ich teraz bardzo mało. Mam jeszcze nagrane kilka recenzji, kostek, które ostatnio unboxowałem od strefy kostek. I to są recenzje, które się pojawią na kanale, jak najbardziej te recenzje będą. Ale mogą to być ostatnie recenzje w takim nasileniu. Chciałbym zejść trochę z tych recenzji, ponieważ sam jak zakładałem ten kanał, nigdy nie spodziewałem się, że tych kostek będzie aż tak dużo, że człowiekowi przestanie brakować czasu, żeby móc je recenzować. No i w tym wypadku rzeczywiście ja i tak już zacząłem większą selekcję robić tych kostek do recenzji, ale gdybym miał recenzować po prostu wszystko, co się da, wszystko, co wychodzi, to naprawdę bym nie wyrobił. Tego jest za dużo. A nawet wybierając te dobre kostki, zauważyłem, że idąc w te najlepsze topowe kostki, nadal jest ich bardzo dużo. I ktoś słusznie napisał, że ostatnio same recenzje, unboxingi na kanale. No i rzeczywiście też zaczyna mnie to dotykać, doskwierać mi to, dlatego troszkę będzie tego mniej. Ale oczywiście czymś to zastąpimy, bo nie będzie znikało, nie będą kostki znikały z kanału. Więc od podstaw, serie, które kiedyś były na kanale, niektóre całkiem niedawno, niektóre trochę dawniej, a jakoś tak zostały zamiecione pod dywan. Przede wszystkim wyzwania kostkowe. Gdy zakładałem serię, powstał jeden odcinek wyzwań, gdzie układałem dwie kostki naraz. Możecie go sobie znaleźć na kanale. Liczyłem na pomysły na jakieś wyzwania, które w ogóle będą wyzwaniem ułożenie kostki. Ale potem przemyślałem sprawę, że kurczę, nie zawsze wyzwanie musi być ułożenie kostki, ale można wprowadzić motyw jakiejś integracji. Chciałbym tu wykorzystać grupę Pasjonaci Jojo na Facebooku. Macie do niej link w opisie, to jest grupa, która powstała ponad rok temu. Umarła śmiercią naturalną, ale z dniem dzisiejszym, a w zasadzie wczoraj z wrzuceniem posta, czyli w piątek, postanowiłem skrzesić tą grupę, bo chcę jakąś większą interakcję wprowadzić, dlatego wyzwania będą działały tak, że może nie będą... Nie wszystkie wyzwania będą mega ciężkie, mega wyzywające, tak jak na przykład częste propozycje ułóż kostkę patrząc w lustro. Nie jest to bardzo ciężkie, ale chciałbym w tych wyzwaniach sprawdzić, wprowadzić element wyzwania, czyli czas, w jakim jestem w stanie to zrobić. Czyli w tych wyzwaniach będę starał się jak najlepiej tą kostkę ułożyć, przykładowo patrząc w lustro, a nie na kostkę. I wy będziecie mogli się ze mną zmierzyć. Będę chciał na grupie właśnie na Facebooku, żebyście wrzucali swoje nagrania, swoje wyniki i tam będziemy między sobą mierzyli się. Czyli nie dość, że będzie to wyzwanie dla mnie, które będę wprowadzał na kanale, ale razem z tym będę wyzywał was, żebyście też wy, tak jak ja, spróbowali ułożyć kostkę, no i zobaczymy, kto będzie szybszy. Kolejna rzecz, tanie versus drogie. Seria, która pojawiła się niedawno, nie planuję, żeby była w nieskończoność, ale może fajny zamiennik dla recenzji, rzeczywiście porównanie kostek z tej najniższej półki do tej wysokiej półki, albo ze średniej półki do wysokiej półki. No, wiecie jak to ma działać, widzieliście film. Chciałbym, żeby takich filmów troszkę się pojawiło, żeby troszkę zdementować to, że osoby, które zaczynają speedcubing, kupią sobie trójkę za 30 zł i twierdzą, że a, słabo układam, bo mam słabą trójkę. Nie, tak naprawdę te drogie kostki często za nie przepłacamy. Okej, są lepsze, ale nie zawsze na tyle lepsze, żeby trzeba było płacić na przykład 250 zł za Gana, a nie zapłacić 20 za Little Magica, bo nie zawsze jest potrzeba aż takiej przepłaty. Następna rzecz, poradniki oraz serię jak układać szybciej. Poradniki w dużej mierze wyczerpałem, bo chciałem, żeby poradniki na kanale dotyczyły konkurencji oficjalnych. Nie chcę się rozdrabniać na wszystkie kostki nieoficjalne, jakieś nieregularne, ponieważ jest tego masa i bym musiał wtedy nagrać poradnik do każdej w zasadzie kostki, którą mam w kolekcji. Jednak chciałbym troszkę polepszyć kwestię kostki 3x3 czy niektórych innych kostek. To znaczy w ramach serii jak układać szybciej pojawi się kilka jeszcze filmów, które miałem w planach, mam cały czas w planach, z różnych przyczyn ich nie zrealizowałem. Między innymi jak uczyć się algorytmów, jak na przykład rozczytywać algorytmy, żeby było prościej nam to sobie wpoić, jak szybciej układać kostkę Pyraminx albo kostkę 2x2. Takie rady, które rzeczywiście jestem w stanie wam przekazać i duży poradnik, który pojawi się na kanale, czyli usprawnienie metody LBL dla osób, które
układają LBL-em, są amatorami, a chcieliby wejść na poziom średnio zaawansowany, nie zaczynać jeszcze Friedricha, bo da się LBL-a usprawnić i da się LBL-em układać nawet w mniej niż 30 sekund, więc chciałbym pokazać Wam, jak można to zrobić. Kolejna rzecz przed clue tego odcinka to streamy. Rozdzielę również streamy, to znaczy na kanale raz w tygodniu będzie pojawiał się stream z układania kostek. Będzie to stream, na którym będę odpowiadał na Wasze pytania, będę układał kostki, będę testował. Będzie to taki luźny stream, jak kiedyś już na kanale się pojawiały. Także takie streamy będą tutaj na kanale, ale również streamy z gier, które robiłem, które nie zamierzam poprzestać, bo mam teraz Switcha, mam konsolę, na której dość dużo gram, więc chciałbym też pograć, pogadać sobie w międzyczasie z Wami, ale chciałbym to przerzucić na Twitcha. Twitch jest platformą bardziej nastawioną na streamy dotyczące gier. Może to rzeczywiście nie jest głupi pomysł, bo jeśli ktoś ogląda mnie na YouTubie i chce sobie poglądać te gry, to może równie dobrze wejść i oglądać je na Twitchu. Jeśli ktoś jest na YouTubie i nie chce widzieć w ogóle gier, no to wtedy ich nie zobaczy. Także myślę, że tutaj same plusy z tego, jeśli bym to przerzucił na inną platformę. Może na początku będzie gorsza oglądalność, kto wie, może będzie lepsza, może Twitch podpromuje moje streamy. Nie wiadomo, jak to będzie. No i teraz najważniejsze. To, co widzicie w tytule, czyli Hobby Master. Seria wreszcie wraca. Zrobiłem 11 odcinków tej serii. Cały czas uważam, że jest to mega dobry pomysł. Cały czas jestem bardzo dumny z tego pomysłu, jakim jest Hobby Master. Zresztą nawet baner na kanale mówi jasno: naczelny polski Hobby Master. I chciałbym, żeby to wróciło. Nie jest to moment, powiedzmy, kiedy ja już bym chciał go reaktywować, ponieważ Hobby Master w mojej głowie układa się jako plan dużo ambitniejszy niż to, z czym będę w stanie wrócić, niż to, co było, ale ze względu na czas, możliwości finansowe, możliwości czasowe, możliwości sprzętu, no nie jestem w stanie prowadzić Hobby Mastera tak, jak ja bym sobie wymarzył, ale hej, no zakładając kanał też nie miałem wypasionego sprzętu, a jednak ruszyłem. Potrzeba było jednej takiej decyzji i ruszyć. Po prostu trzeba było ruszyć, a nie zastanawiać się. I to samo postanowiłem, że zrobię z Hobby Masterem. W takiej formie, w jakiej był Hobby Master, może mnie nie zadowalał, może nie spełniał mojej wizji artystycznej, ale Wam się podobało, więc teraz wracam z Hobby Masterem, ponieważ chcecie tego, dopytujecie się. Myślę, że duży hype się na serię zrobił. Nie mam jeszcze gotowego odcinka. Przyznam Wam się szczerze, że to nie jest tak, że mam gotowy odcinek i zaraz, jutro wrzucę Hobby Mastera. Przez jeszcze gdzieś tydzień będą pojawiały się recenzje, a z czasem będziemy wprowadzali następne te rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Ale Hobby Master wróci. Nie obiecuję, że będzie w konkretnych terminach, to znaczy raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, raz na tydzień, bo jest to seria ciężka. Troszkę się w niej zmieni, czyli nie będę się skupiał bardzo mocno, tak jak chciałem, na tych hobby, które na przykład będę ćwiczył przez 2 tygodnie, ale czasem będę brał pod uwagę hobby jednorazowe, na które zrobię jednorazowy wypad, przykładowo jazda na nartach. No nie będę ćwiczył przez 2 tygodnie jazdy na nartach, ale raz się wybiorę, znajdę kogoś, kto mi pokaże coś więcej, no i zrobię relację z takiego jednego wypadu. To jest przykład, tak? Jest dużo hobby, których no niestety nie będę w stanie doświadczać cały czas, ale będę w stanie doświadczyć raz i zrobić dla Was film. Czasem ktoś się pojawi w tym Hobby Masterze, ktoś, kto lepiej niż ja zna się na danym hobby. No i tak jak mówię, no będzie to mniej regularne. Będę starał się jak najczęściej to Hobby Mastera robić, ale nie chcę Wam obiecywać na razie terminów. Czyli po prostu Hobby Master, jak jakiś zostanie stworzony, to będzie się pojawiał. Oczywiście też nie zrobię dysproporcji, że na przykład w jednym miesiącu nie będzie w ogóle, a w następnym będą 4. Wtedy będę to rozbijał, żeby w miarę regularnie wchodziło. No ale ten Hobby Master wraca już niedługo. I to już nie są takie obietnice, jak były. Ale będę chciał, żeby do końca roku 2018 pojawił się już kolejny odcinek Hobby Mastera, a być może nie jeden, a więcej tych odcinków. No i jeśli chodzi o całość tego, co się będzie działo, to najważniejsze dla mnie, czyli właśnie integracja z Wami, będę chciał Was prosić o opinię i tutaj na YouTubie, i przede wszystkim na grupie na Facebooku Pasjonaci George'a, żebyście tam byli, tam ze mną się kontaktowali. Tam będę na pewno szukał nowych hobby, będę prosił Was o opinię, o rady. Wy będziecie mogli udostępniać, pokazywać, czym Wy się zajmujecie. Być może ja będę mógł nauczyć się jakiegoś hobby od Was. Tak jak są wyzwania, będziemy mogli się ścigać. Będę tam wrzucał wtedy wyzwanie. Wy będziecie dawali swoje odpowiedzi. No chciałbym wprowadzić większą interakcję i otworzyć ten kanał, ponieważ jeśli chodzi o stricte speedcubing, nie jestem ani na takim poziomie, żeby móc być Waszym guru, nie wiadomo do kiedy, bo sam nie układam średnio w poniżej 10 sekund. Nie jestem mistrzem Polski w żadnej kategorii. Jest dużo lepszych osób, jeśli chodzi o speedcubing, które mogą merytorycznie więcej Was nauczyć ode mnie.
A jednak już od dłuższego czasu widzę na kanale tendencję, że dużo osób pojawia się tutaj nie tyle po to, żeby uczyć się o kostkach, ale po prostu dla mnie jako osoby, w ogóle dla kanału, dla rozrywki, bardzo mnie to cieszy, bardzo to doceniam, że jednak ja was przyciągam jako osoba, a nie tylko kostki jako target, jako content kanału, przepraszam. Więc chciałbym to troszkę rozbudować, żeby ludzie, którzy nawet nie są do końca zainteresowani kostkami, mogli tutaj przyjść, coś zobaczyć. A osoby, które interesują się kostkami, no żeby tych kostek nie zabrakło na kanale. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, co sądzicie o tych zmianach. Jak się na nie zapatrujecie? Nawet jeśli miałbym teraz stracić 5, 10, 20 tysięcy subskrypcji, trudno, no 6 lat recenzji, unboxingów, to trochę za dużo. Oczywiście to nie zniknie, tylko będzie w dużo mniejszych ilościach, a bardziej chcę się otworzyć na wszystkich, nie tylko speedcuberów. Mam nadzieję, że to wyjdzie na plus. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z takiej odmiany, z takiego powiewu świeżości na kanale. No a jak to się będzie działo, no to zobaczymy w najbliższych tygodniach, miesiącach, jak te zmiany zacznę wprowadzać. To by było wszystko w tym filmie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o wszystkich tych zmianach. Czy jesteście zadowoleni, czy też nie. No i przede wszystkim rzucajcie swoje już propozycje do Hobby Mastera, czy do wyzwań kostkowych. Jak mógłbym ułożyć kostkę, jaką kostkę, w jaki sposób, no i co mógłbym pokazać w kolejnym odcinku, chyba już 12 Hobby Mastera, który, no mam nadzieję, że już niedługo na kanale. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!